Cześć! W dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, jak zrobić takiego kwiatuszka. To jest taki gniciuszek. I będziemy go sobie robić z takich wyciętych płatków. I te płatki są wycięte, znaczy płatki, kwiatki są wycięte z wykrojnika Craft Passion. To są te trzy wykrojniki. I ja dzisiaj użyję tego najmniejszego i tego tutaj średniego. I z tego średniego mam wycięte dwa, a z tego najmniejszego jeden. Można też zrobić sobie dwa z tego największego i jeden z tego średniego. Także to już dowolność zależy od tego, jak dużego kwiatka chcemy mieć. I to będzie pierwszy filmik z takiej serii filmów właśnie z tymi wykrojnikami, mam nadzieję. Dobrze, co będziemy potrzebować? Na pewno będziemy potrzebować wycięte kwiatki, dudko, gąbeczka, i spray z wodą. Jeszcze opcjonalnie będziemy potrzebować tuszu, no i jakiegoś aplikatora do tuszu, a w drugiej części będziemy potrzebować pręciki, tak jak tutaj widać, i klej. Dobra, no to zaczynamy. Musimy sobie zacząć od tuszowania. Ja używam Distressu i teraz trzeba tutaj dopasować jakiś kolor do tego. Teraz Broken China, czy... A zrobimy sobie takiego ciemniejszego kwiatka. Dobra, czyli potrzebujemy gąbeczki, a to widzę, że nie mam. Jest w drugim pudełku. Dobra. Bierzemy sobie tusz. Ja używam Distressów, one fajnie reagują z wodą, ale możecie użyć takich, których macie, które macie akurat w domu. Tuszujemy sobie, to już zależy od Was, czy chcecie wytuszować środek, czy chcecie wytuszować tutaj końce kwiatków. Ja sobie podtuszuję końce kwiatków i może tego małego, bo on będzie na... Na samym dole jeszcze troszeczkę pod tusz, czy na samej górze będzie, tak? Czyli będzie najbardziej widoczny. Dobra. No i w tym momencie już możemy sobie Distress podkładać, czy tam inne tusze. I przechodzimy do tej części z wodą. Pryskamy sobie. Nie za mocno, żeby nam to też jakoś mocno nie... Ja w tym momencie, żeby to było plastyczne z dwóch stron, to sobie jeszcze w tej wodzie troszeczkę powtarzam. Tak jak widzicie, ten Distress się zaczyna troszeczkę tak rozlewać, co nadaje nam fajny efekt. Dobra. I właśnie w tym momencie szklana mata jest fajna. Dobra, i teraz tak. Potrzebujemy troszeczkę tego naszego kwiatuszka sobie powyrabiać, żeby on był bardziej plastyczny, ponieważ to jest papier i ten papier może nam po prostu no się porwać, tak? Więc potrzebujemy go troszkę tutaj pogniatać, pougniatać, żeby był bardziej plastyczny. Jeżeli jest za mało plastyczny, no to można troszeczkę jeszcze dać do wody. I ja tak muszę zrobić. Też może troszkę jeszcze. Ten jeszcze muszę z tej strony. To już musicie tak, wiecie, co na wyczucie, bo no można sobie łatwo te kwiatki po prostu zepsuć, aby było szkoda. Także jeszcze troszeczkę sobie tutaj tego powyrabiamy. Bierzemy kolejnego. Może zakryjemy tego ringa. Wyrabiamy. Z drugiej strony też możemy troszkę powyrabiać. Tutaj się jakoś bardzo, bardzo mocno nie staramy, bo tak zaraz będziemy formować w palcach. Czy te wykrojniki z Craft Passion są fajne, bo mają te dziurki już zrobione od razu. Więc tutaj nie trzeba się bawić w żadne wycinanie. I już wiemy, że... No, że po prostu będziemy mieć na samym środku.
I teraz popatrzcie, bierzemy sobie płatek, kładziemy palce na całym płatku i tutaj tą końcówkę zaginamy, tak? Ważne, istotne jest to właśnie, żeby trzymać tutaj palca, żeby on nam się nie porwał przede wszystkim, a po tym, żeby się po prostu cały nie zgiął. I końcówkę w palcach, tak? Czyli chwytamy sobie tu i zagniatamy. Fajnie mieć takie wykrojniki, które dają dużo możliwości, bo no są, nie wiem, wykrojniki typu, ja mam jeszcze lilię na przykład z innej firmy i one już, no wiadomo, one zrobią tylko lilię z nich, już nic raczej, no można coś tam pokombinować, ale no i widzicie, tak to wygląda. To bierzemy następnego i też kładziemy sobie palca na całość i końcóweczki zginamy. I tutaj też. O, zaginamy. Od razu jest fajny kształt, tak? Czyli patrzcie, z tego wykrojnika można naprawdę fajne rzeczy zrobić. I z tym ostatnim robimy to samo. Dobrze, mamy już zrobione kwiatki i możemy troszeczkę zostawić do wyschnięcia, zwłaszcza jeżeli są bardzo mokre. Ale jeżeli są jeszcze, jeżeli już troszkę odeschną, ja tutaj sobie teraz wyciągam, bo nie wyciągnąłam tych wycinków ze środka. Jeśli już to mamy, możemy sobie jeszcze delikatnie wziąć tutaj na gąbkę i ten środek wgiąć. I tak zrobić z wszystkim. I tutaj też wciskam. No i tutaj możemy zostawić, tak jak mówiłam, do wyschnięcia. Ale ja już tutaj skleję, bo na mokro też można w sumie skleić. No i teraz patrzę, co by tutaj... sadzić. Może weźmiemy białe. To są matowe pręciki z AliExpress. Wyciągnę sobie parę może ze środka, żeby tego nie... Dobra. No i teraz tak, no to zależy od waszych preferencji. Ja myślę, że wezmę 4. Tak mi się wydaje. Jeśli oglądaliście mój film o karczochach, to wiecie, że dysponuję takim mega profesjonalnym sprzętem do kwiatków, który możecie sobie zrobić ze spinacza, a ułatwia sprawę. Ale trzeba uważać, bo no, papier jest dość, dość takim nietrwałym materiałem, więc trzeba po prostu uważać, żeby sobie tutaj nie zrobić z tym krzywdy. Kiedy on wyschnie, to będzie troszeczkę taki bardziej wytrzymały, że tak powiem, więc trzeba po prostu w tym momencie uważać. No i super. I tutaj bierzemy sobie klej. Bierzemy klej, to jest taki klej introligatorski, standardowy i troszeczkę sobie tutaj podklejam. Dobra. Biorę kolejnego płatka. Tutaj trzymam, żeby to się nie rozłożyło, żeby mi tutaj nie... I teraz tak, teraz jeżeli chodzi o składanie tego kwiatuszka, no to robimy tak jak większość kwiatków, czyli po przekątnej. Tak, czyli tutaj staramy się tak jak teraz. Tak, no i znowu dajemy troszeczkę kleju. I bierzemy ostatni. I robimy dokładnie to samo. I znowu też będziemy tutaj sobie po przekątnej to ustawiać. O, dobra. Tak, żeby nam tutaj to, widzicie, weszło między... O, między te kwiatuszki. Widać? O, teraz widać. Wiadomo, one się będą pokrywały z tym takim najmniejszym, dlatego właśnie ten pierwszy jest, dałam najmniejszy, dałam troszeczkę mniejszy niż te dwa dzięki temu. No i teraz tak, słuchajcie, tutaj sobie troszeczkę zalewam klejem, żeby tutaj nam te pręciki się trzymały i taki mi wyszedł gniciuszek. O, ten jest troszeczkę większy, ten jest troszeczkę mniejszy. No, ale powiem wam, że fajnie wygląda w pracach. I teraz w taki sposób właśnie go kładę do góry nogami i czekam, aż
wyschnie. No, także to by było na tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, dodajcie kciuki w górę. Jeżeli zrobicie kwiatka, to koniecznie się pochwalcie. Dziękuję Wam bardzo. Pa!